Dzień dobry Państwu. Witam w uroczystym momencie podpisania umowy na wykonywanie prac w ramach inwestycji, którą uzyskaliśmy z tak zwanego Polskiego Ładu. Są to prace związane z remontem, modernizacją dwóch auli w naszych szkołach, w obiektach zabytkowych. Szczególnie tutaj na miejscu w Liceum imienia Mikołaja Kopernika. Zakres prac obejmuje całkowity remont tejże auli, remont sceny zabytkowej. Muszę dodać, że ta inwestycja będzie również przebiegała pod nadzorem konserwatora zabytków. Czas, który upłynął od momentu, kiedy rozpoczęto starania na remont tejże auli, jest dość długi, ale kończymy szczęśliwym finałem. Uzyskaliśmy dofinansowanie pierwotnie na kwotę blisko 2 milionów złotych. Po rozstrzygnięciach przetargowych będziemy wykonywali pracę tu na miejscu w Koperniku. Ja bym tak skrótowo mówił, podzielił, bo tak wszyscy kojarzeni mówią Kopernik i Sienkiewicz. W Koperniku kwota wynikająca z postępowania przetargowego to jest 990 818 zł i 87 groszy. Natomiast równolegle ten sam wykonawca, firma pana Sebastiana Ibickiego, będzie wykonywała remont, modernizację auli w Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza, czyli w Sienkiewiczu. I tam uzyskana w wyniku przetargu kwota, którą przeznaczamy, którą przedstawił wykonawca, to jest 537 431 zł i 6 groszy. Końcówka też jest ważna, bo w księgowości prawa strona musi równać lewej stronie, więc jeżeli tutaj jest 6 groszy, to tak być musi. Natomiast wyrażamy zadowolenie, że po wielu latach udało nam się doprowadzić do sytuacji, gdy rozpoczną się te inwestycje. Pan Sebastian Ibicki ma 400 dni na zrealizowanie tego zadania, tych dwóch zadań. I jestem przekonany, że z dotychczasowych kontaktów i współpracy z firmą pana Sebastiana Ibickiego każdorazowo byliśmy bardzo usatysfakcjonowani. Jestem przekonany, że również tym razem firma dopełni wszelkich sytuacji wynikających z projektu, tak żeby również dysponenci obiektów, czyli pan dyrektor Artur Dzierkowski i pani dyrektor Katarzyna Karaźniewicz-Dyczyńska na zakończenie inwestycji mogli powiedzieć, to jest dobra robota. Tego Państwu życzę i tego od wykonawcy również oczekujemy. Ja tylko dopowiem, że tak jest rzeczywiście długo wyczekiwane dwie inwestycje. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwala nam na to, żeby to zrealizować. Myślę, że te 400 dni to tylko jest hipotetycznie, a uda się wykonawcy zrobić to wcześniej, dlatego że no, obiekty czekają na to, żeby można było z nich korzystać. Także Państwo dyrektorzy tutaj jednej i drugiej placówki na pewno będą tutaj swoim gospodarskim okiem doglądali tej inwestycji. My również mamy już powołanego inspektora nadzoru, który będzie czuwał nad tą inwestycją i życzę tutaj wykonawcy, życzę nam wszystkim to, żeby ta inwestycja jak najszybciej się zakończyła, a nasz Wydział Inwestycji już pracuje nad kolejnymi projektami, które będziemy chcieli zrealizować, między innymi nie opodal tutaj leżące pomieszczenie, które jest zapleczem sportowym dla naszego stadionu lekkoatletycznego i po raz kolejny, panie starosto, składamy to do programu w ramach dofinansowania. Mamy nadzieję, że w tym roku to zrobimy i będziemy mogli jeszcze w tym roku pochwalić się podpisaniem kolejnej umowy modernizacyjnej. Nasz obiekt, mam nadzieję, będzie w następnym roku również wyremontowany. Także dziękuję bardzo również naszemu Wydziałowi Inwestycji, że przygotował tak sprawnie postępowanie przetargowe, całą dokumentację i życzymy wszyscy sobie, żeby jak najszybciej te nasze dwie perełki zostały wyremontowane i oddane do użytku. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor jeszcze? Jeśli można, to tylko może chciałbym wyrazić ogromną satysfakcję, że
Ten moment wreszcie nadszedł. Jak Państwo wiecie, aula w Koperniku to było zawsze miejsce centralne, miejsce wielu wydarzeń. Od 6, prawie 7 lat nie możemy z niego korzystać z tego powodu, że scena została rozebrana ze względów wymagań przeciwpożarowych. No i od tamtego czasu czekamy na to właśnie, żeby tę aulę przywrócić do dawnej świetności. Bardzo się cieszę, że to wkrótce nastąpi i już sobie wyobrażam, co tu się będzie działo, jakie będą różne wspaniałe imprezy mogły się na powrót odbywać na tej scenie, która tutaj kiedyś była za nami. Pani dyrektor, proszę pan wykonać, jeżeli wykonawca coś chce, czy... Szanowni Państwo, ja oczywiście również serdecznie dziękuję tutaj Wydziałowi Inwestycji i obiecuję, że na pewno będę gospodarskim okiem, tak jak tutaj Pan Starosta powiedział, doglądała tych prac. Cieszę się, że aula, nowa aula będzie spełniała swoją rolę małej sali teatralnej. Mamy klasy humanistyczno-medialne i dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Dotychczas się też działo, ale w nowej auli i w nowej sali teatralnej myślę, że te wszystkie przedsięwzięcia, które się tam odbywają, będą jeszcze fajniejsze i ciekawsze. Także obiecuję ze swojej strony rzetelną pracę i doglądanie gospodarskim okiem tych wszystkich prac. Dziękuję serdecznie. Na pewno będzie pięknie. Tak. Nie. Mówimy o auli, o dziewiątce. To jest sala teatralna, więc tam praktycznie będzie wymienione wszystko. Począwszy od ścian, instalacji elektrycznej, podłączenia internetu, czyli nowe łącze internetowe. Cała scena, kotara elektryczna, będą też wymienione okna. Także no można powiedzieć, że praktycznie całkowicie nowa aula, piękna i kolorystycznie, bo już widziałam wizualizację, tak? Przy projekcie też była wizualizacja tej sali. Nie zdradzamy na razie, jak ona będzie wyglądała, ale naprawdę wygląda imponująco i już się nie mogę doczekać, kiedy ją otworzymy. I serdecznie zapraszam na otwarcie. Jeśli chodzi o zakres prac, proszę Państwa, to aula odzyska scenę, czyli scena zostanie odbudowana, będzie tam zamontowana również kotara z napędem, będzie wymieniona podłoga, okna zyskają system rolet z napędem również, zdalnym. Będzie odtworzone wejście na balkon, który jest tutaj przed nami. Będzie tam wejście z drugiego piętra. No i to jest, proszę Państwa, no i oczywiście system nagłośnienia, oświetlenia, projektor kinowy. Będzie to wszystko już w duchu takiej nowoczesnej sali teatralno-kinowej. No i jakby tutaj to, co nam przyświeca, to przywrócenie tego miejsca do takiej świetności, która tutaj była jeszcze przed wojną, tak? Dysponujemy takimi zdjęciami tej szkoły sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie właśnie ta scena, to jest taki punkt centralny. Z przodu jest właśnie balkon, czy nad tym wejściem i wejście na balkon z drugiego piętra. To wejście było niedostępne przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Było ono dostępne poprzez jedną z sal. W tej chwili już zostało tam zamurowane i czekamy właśnie na tę inwestycję, żeby odtworzyć to wejście z holu drugiego piętra. Tutaj planujemy wejście na roboty budowlane gdzieś po zakończeniu roku szkolnego, żeby nie ingerować w ten rok szkolny. Najgłośniejsze prace zamierzamy wykonać podczas wakacji, żeby nie ingerować później w lekcje podczas roku szkolnego. Coś mogę powiedzieć jeszcze? No, od razu po podpisaniu umowy zamawiamy wyposażenie. Wszystko, co będzie niezbędne do wykonania zadania. Dziękuję.